przebijały i tysiące ran zadały głowie Pana naszego. Z głowy świętej krwi płynącej zeszło kropli 3000. Tak obficie z niej spływała, że oczy usta zalała Jezusowi miłemu. Cierpiał Jezus za te grzechy, co pochodzą z ludzkiej pychy. Świętszej głowie, co mu zadali katowie przez bijanie korony. Przez koronę tę cierniową, co tak skruła świętą głowę i krew świętą, co wyciekła, zachowa od piekła i karania wiecznego. Ta korona z Bogu ściernia, niech namiętność cnotę zmienia. Zamiast pychy Lucyfera, miłość, czystość i pokora niechaj już nas zamieszka. Przez te rany w Twojej głowie udziel nam te cnoty drogie. A cierniowa ta korona niechaj będzie nam obrona. Ciebie Jezu prosimy, a kto do niej jest włączony, do tej cierniowej korony. Iż o Jezu także w niebie, o to pięknie prosim Ciebie, księgę życia wiecznego. Niechaj znajdzie w tej koronie pomoc w życiu i przy zgonie. Niech ją będzie otoczeni, jako cierniem odgrodzeni od napaści szatańskich. A po śmierci ta korona, co dla dobrych ustrojona, niech nam będzie dana w niebie. Oto Jezu, prosim Ciebie, co daj nam, Boże, amen. Niech nam będzie dana w niebie. Jezu, prosim Ciebie, co daj nam, Boże, amen. I teraz bardzo niezły krok pieśni. Nie wiem sobie nawet skąd się wziąłem, dlaczego, ale bo jedna z takich, które najbardziej przemawiają do mnie. No, super jest ten fragment, że choćby świat dał wszystkie skarby, nie dostałby takiej farby, takiej jak to ale to jest prosty rędny. Upletli koronę z głogów, tłoczyli na głowę Bogu. Nie? Niesamowite mocne teksty. No. Powiedz mi, ty te pieśni poznawałeś, gdzieś jeździłeś w jakieś miejsca, czy po prostu spotykaliście się ze jeździłem i się spotykałem i z najróżniejszych. I do słuchania, i do śpiewania, i ktoś przywoził. Bardzo różnie. I
z nut też. Tego typu rzeczy pewnie kiedy zacząłeś, bo jako chorał to o 18 lat mówiłeś, tak? No, chorał to w 96 roku, zatem w styczniu 96. A wcześniej już tego typu rzeczy śpiewałeś? Nie, pieśni nie, też nie. Nie, to gdzieś się zorientowałem, ten chorał mnie strasznie walnął wtedy. I po jakimś czasie się zorientowałem, że niektóre z pieśni, które się śpiewa, są niezwykle podobne właśnie w budowie do chorału. Właśnie ta budowa modalna, prawda? Tak samo te same szczebelki melodii, które idą. No to ja się temu przeglądać, wiesz, to jest super na przykład. A czemu to wiesz tak bierze? A to jest takie kiepskie, nie? Tego Siedleckiego, co go kupiłeś, aha, to ja sobie wziąłem tego Siedleckiego, kiedyś mieliśmy jakiś wyjazd jeszcze od Dominikanów tam z duszpasterstwa, czy to już było po prostu może muzyczne i tak jechaliśmy, było dużo czasu gdzieś w pociągu i sobie siedziałem i po kolei wszystkie pieśni prześpiewywałem sobie, dawałem plus albo minus, nie? Ja. I w pewnym momencie się zorientowałem, że wszystkie te pieśni, które są podpisane, kto jest kompozytorem, były z minusem, nie? Czyli po prostu jak ktoś to tworzy i chciał się pokazać, ja tu napisałem taką melodię, pokazać innym, patrzcie jakim jestem kompozytorem, jaką melodię wymyśliłem, nie? To one są słabe. No bo to jest już ta twórczość taka tonalna, nie? Czyli w tej tonacji dur-mol zrobiona, tam czasem jest oczywiście to dur, to nagle mol i to takie zaskoczenie ma być, nie? To jest niesamowite. Tak naprawdę to jest słabe. Taka twórczość z drugiej połowy XIX wieku, z XX właśnie. Kiedy się pojawia autor, a kiedy nie ma, jest nieznajomy, albo napisany gdzieś tam pieśń z któregoś wieku, albo gdzieś tam z jakichś śpiewników Mioduszewskich czy coś, to wow, po prostu taka melodia, nie? I no właśnie, i potem też gdzieś tam, wiesz, Ponice do Kłębka, albo tu się coś przeczytało, tam się coś przeczytało, nie? Ustawodawstwo Kościoła dotyczące muzyki też mówi, że pieśń tym bardziej jest święta, im bardziej jest zbliżona do chorału. Faktycznie coś takiego też jest, nie? No. Można śpiewać jakieś pieśni takie, które właściwie są o niczym, albo mają ładny tekst, ale melodię taką, że to nie niesie tego tekstu, a jest taka melodia, że po prostu wow. Się zastanawiam trochę nad też powodami jakby popularyzowania tych pieśni, które łatwo zaśpiewać. Być może intencją, wiesz, kiedyś było tak, że no, te pieśni są skomplikowane, to nie są łatwe pieśni, żeby je śpiewać, nie? I jak stwierdzą, że wprowadzimy takie pieśni typu, wiesz, CDA i to, wiesz, typu gitarowego, to wszyscy nagle zaczną śpiewać, nie? CADG. Ale wiesz, to jest dla nas trudne, ale tam wychodzili takie... To jest naturalnie dość. To nie było trudne, wiecie, że najpierw wycięli te przez organy, przez mikrofon, wycięli te pieśni, w tą pustkę rzucili coś prostego. Ludzie i tak nie śpiewają. No, muzyka światowa wdarła się do kościoła, po prostu z opery, z operetki, nie? Takie jakieś melodie, nie? No, ile tang jest, nie? W muzyce kościelnej nagle się wzięło gdzieś w XX wieku. Struk właśnie też, jak ostatnio mieliśmy warsztaty, też trochę pamiętam, na przykład Serdeczna Matko chyba coś mówił, nie jest Serdeczna, tak? Nie, bo chyba inna piosenka była, tak? Piosenkę. Tak, ale strasznie to sparodiował. Serdeczna Matko, żeby mnie troszkę... Chciało mi się płakać. Ale to jest prawda, niestety. Natomiast coś tu musi... Madonna. Madonna, tak. Że to jest z Pragi, jest melodia. Tak, tak. Ale ten... Coś tu jest, bo na przykład... Nie przyznawałem się, że gram na gitarze elektrycznej. Nie? I na przykład, wiesz, ja grałem w stylu takim kiedyś bardzo mocnym i na przykład nie jestem osłuchany w bluesie, nie? I na przykład ja, tak powiem kolokwialnie, bluesa nie czuję. Po prostu trudno mi się śpiewać. Wydaje mi się, dla tych ludzi to dlatego jest proste, bo jak oni są osłuchani jakby z tą muzyką na stop, to jakby... Z tą estetyką, nie? Z tą estetyką, to dla nich jest to jakby proste załapać bardzo szybko. Albo dla nich to, albo z drugiej strony ktoś wymyślił, że przyciągnie ludzi, jakby zachęci do śpiewania, jak daje właśnie takie melodie, takie fajne, które mi się podobały, są takie swojskie. Dokładnie. To działa, no niestety to jest zabójcze, bo to działa zupełnie inaczej. Bo to wzięli marketingiem zamiast tradycją, historią. I to ma krótkie nogi, No to jest taki... A Adam Struk mówił o tym, że my nigdy nie poczujemy tego bluesa, więc powinniśmy się bardzo starać, nie? No. Ponieważ jedyne co możemy poczuć, to jest to.
Znaczy to jest fakt, on chyba o jazzie wtedy mówił. No dobrze, no, bo znasz tą pieśń przystąpić. Ale to w sumie blues to też jeszcze ma muzyka, nie? Ale to na tej zasadzie, ktoś z zagranicy nie poczuje polskiej ludowej. No. Ja słyszałam, że Ukraińcy śpiewali polską ludową i to było przezabawne po prostu. Tak? Było słychać, to jest inna tradycja, że oni strasznie się starają i słuch jest w porządku i wszystko, jak melodia tak jak trzeba. Zupełnie inna muzyka, zupełnie co innego. No. Ciekawe. A jak chcesz, to możemy zaśpiewać. Tylko ja nie kojarzę. Może kojarzę, ale... Która to strona? Siódma. Chyba, żebyś pokazał jeszcze Już wychodzi Jezus. To Już wychodzi Jezus bardzo pewnie. Już wychodzi Jezus. Pierwsze. Nagrywamy to, tak? Proszę tak. Dobrze. Nie, jeszcze tak. Już wychodzi Jezus z domu. To jest pieśń, którą poznałem w Jarosławiu. Ostatnio przypominaliśmy sobie właśnie tę sytuację. Było coś takiego w którymś Jarosławiu, 2002, może trzeci rok. Była taka sytuacja, że miał przyjechać zespół z Niemiec imieniem Taurus, który osobiście chyba uważałem za słaby zespół, jakoś niezbyt warty słuchania. Ale nagle okazało się, że w Niemczech powstała powódź, która uniemożliwiła zespołowi Taurus przyjazd do Jarosławia. I na szybko zorganizował Marcin, a może Marcin Szczeciński, a może już Maciek Kaziński, bo wiem, kto jest wtedy jeszcze był dyrektorem, mam jakoś tam współpracy, ale zorganizowali na szybko występ kapeli Brodów, czy tam raczej wtedy to zespół się nazywał Dla Róży, jeśli dobrze pamiętam, tam była jakaś sytuacja, zbierali jakieś pieniądze na jakieś dziecko, chyba na tą Różę. W każdym razie zespół, który się składał z Janusza Prosinowskiego, Adama Struga, Ani i Witka Brodów, nie pamiętam tam jeszcze, bo chyba z 5 osób, ale po prostu to był taki koncert, że i koncert w ogóle w bardzo dziwnym miejscu, bo w kinie w Jarosławiu. Tam takie kino, teatr, taki sala, była zresztą w tej sali wcześniej śpiewał pierwszy kantor z góry Atos na przykład w kinie. Wyobrażasz sobie, oni w ogóle nie wjeżdżają za Atos, ale zaprosili go, że i on przyjechał i był koncert poświęcony pamięci Konstantynowego Kirchilisa, takiego legendarnego wcześniejszego kantora, któremu, no w każdym razie, i wystąpił w tym kinie. I teraz przyjeżdża taka, nie przyjeżdża Taurus i nagle przyjeżdża właśnie ta ekipa, która śpiewa właśnie takie te ludowe rzeczy. Po prostu to był taki koncert niesamowity, zrobiony ad hoc, w warunkach w ogóle katastrofalnych. Że no naprawdę to było ogromne przeżycie i wszyscy do dziś pamiętają niesamowite przeżycie, które wtedy było dzięki tym kilku osobom, które weszły i po prostu zaśpiewały. To było kilka takich po prostu rzeczy. Śpiewali wtedy na przykład jedną z tych wersji, cośmy tutaj też śpiewali, Cokolwiek w świecie jest, wszystko marność. A Już wychodzi Jezus z domu, zaśpiewali też wtedy i też wtedy poznałem tę pieśń. I to było jakoś tak, że stanęli sobie na schodach, gdzieś tam z boku w ogóle. Janusz Prusinowski z Adamem Strugiem. I wzięli po prostu i zaśpiewali to tak, że tu wszyscy siedzieli z zatrzymanym oddechem i wielkimi oczami. Coś niewiarygodnego. A melodia idzie tak. Już wychodzi Jezus z domu, a strona pierwsza. Kajfasza kapłana i nie tajno jest nikomu, co za męka dla Pana. Ach mój Jezus zmęczony i srodze utrapiony. Pośpiewajmy. Dowoli się na pastwili przez noc całą w piwnicy, gdy nań plując ciężko leżyli w tej srodliwej ciemnicy. Ach mój
Świętego. Yeah.
za nasze nieprawości i szedł drogą bardzo smutnie, zważając ludzkie złości. Ach, mój Jezu zmęczony i z drodze utrapiony, wielka Twoja była męka pod krzyżem w Twojej drodze. Gdy wściekłość żydowska nęka i dokucza ci srodze, ach mój Jezu zmęczony i srodze utrapiony. Nasza droga życia tego, o jak wielce zdradliwa. Trzeba trzymać się dobrego, aby była szczęśliwa. Jakoś tak, ale jest przepiękna. No, prawda?
Prawda, tak mówię. Pamiętam, no naprawdę, ja, taka impresja tych wszystkich ludzi, którzy po prostu tak siedzieli w takim napięciu, słuchali, tak patrzą z otwartymi ustami. To co, to chciałeś tam coś wtrąść z tych pieśni? Czy, właśnie nie wiem, czy zdążymy, bo akurat nie wiem, czy się ma czasu. A o której wy wychodzicie? No właśnie tak się mówiliśmy na wpół mniej więcej. Dziesiątej? Tak, spod Dominikanów to jest. Niedaleko. To kawałek możemy zaśpiewać, nie? No może. Która to strona? Siódma. To coś właśnie z tyłu. Tak. Szkoda tych innych pieśni też, nie? Ale to może, wiesz co, to jeszcze zanim ten, powróćmy do pierwszej strony i zróbmy tę drabinę do nieba. Myślę, że może to na koniec tak. No nie, na koniec, bo to tyle, ile zaśpiewamy, to mówię, że jest długa tamta pieśń. Aha, no dobrze. To pośpiewamy jeszcze, nie wiem, do 20 po, to już się zdążyli. Jest drabina do nieba, ktoś nie zna, jest drabina do nieba, jest wiele wersji, oczywiście jak zwykle każda wieś. Inna pieśń. Ja chyba ale, tekst pierwszy raz widzę. Ale no polecam, jeśli ktoś nie zna, zupełnie niesamowite wydawnictwo w ogóle. Jest na YouTubie. Zjawisko. Tak? Ale nie, zjawisko jest drabina do nieba, płyta wydana przez Dom Tańca, złożona z pieśni, które w ciągu kilku lat były śpiewane przez ludowych śpiewaków. W kościołach warszawskich. Oni ściągali, Dom Tańca ściągał przez kilka lat tam z różnych stron właśnie takich tradycyjnych śpiewaków, grupy śpiewacze i wybrali z tego kilka nagrań i zrobili właśnie taką płytę, pod którym jest drabina do nieba. A między innymi z Kurpiów pochodzi melodia jest drabina do nieba, chyba z Kurpiów, chociaż nie jestem pewien. Bo śpiewa kilku takich starszych panów, takimi chropawymi głosami, ale po prostu z taką mocą w tym głosie duchową, że to jest po prostu coś niesamowitego. I po prostu każdy, kto słyszał tę płytę, to po prostu ta pieśń z całą pewnością zapada w pamięć. Wśród wielu innych pieśni, które na tej płycie zapadają w pamięć, chyba większość. Ale jest drabina do nieba, melodia prosta, przejmująca i wiele jest różnych wersji tej pieśni, melodii, a my szukamy tej, która jest na płycie, bo ja ją znam najlepiej i najbardziej kojarzę, Antek już chyba też. No jak pierwszy raz poszedłem na pielgrzymkę tą tradycyjną, w Częstochowie, to tam usłyszałem i po prostu zakochałem się od razu. Więc melodia jest taka. Jest drabina do nieba. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba, każdemu nią iść trzeba, każdemu nią iść trzeba. Przy drabinie stoi krzyż, przy drabinie stoi krzyż, przy drabinie stoi krzyż, każdy z nas go musi nieść, każdy z nas go musi. Pan Jezus go nosił, sam Pan Jezus go nosił, sam Pan Jezus go nosił, jak po tym świecie chodził, jak po tym świecie cierniową, miał koronę cierniową, miał koronę cierniową, na przenajświętszej głowie, na przenajświętszej głowie. More.
Pracowałem dla
Wyście mnie słuchać nie chcieli, ciemnościście miłowali, mnieście pogardzili, z miasta na świecie pozbyć.